są takie dni, że jest po kilka akcji i właściwie wydaje się prawie, że nikogo nie ma w szkole. Czegokolwiek by nie wymyślili, to my się staramy po prostu dać im pole do tego, żeby mogli to zrealizować. Oni czują to, że jest ta otwartość, że generalnie jesteśmy na tak, cokolwiek by się nie działo, to chcemy to robić z nimi. Wolę, kiedy oni sami wychodzą z jakąś inicjatywą, kiedy sami chcą coś zrobić. Ja mogę być tylko głosem doradczym, wtedy jest to autentyczne. Wtedy oni to czują, oni wtedy chcą to robić. Rzeczywiście wtedy, kiedy coś autentycznie czujemy, kiedy wypływa to z naturalnej potrzeby rozwiązania pewnego problemu, świetnie, jeśli czujemy go podobnie z innymi osobami. Na pewno wtedy budzi to w nas większe zaufanie, poczucie solidarności. W Zboczyńskim Balaganie było około 20 osób na początku. Dzieliliśmy się na grupy, tak aby zebrać jak najwięcej informacji w jak najszybszym tempie. Chcieliśmy zwrócić uwagę na różnorodność kulturową Zboczyńska. Poza szkołą codziennie angażowaliśmy się w ten projekt, ponieważ bardzo byliśmy zainteresowani tym. Myślę, że różnorodność działań jest potrzebna, gdyż każdy, wiadomo, lubi co innego. Takim przykładem różnorodności u nas jest działalność radia szkolnego, gdzie każdy może się zapisać, ma przydzielony dzień, w którym może puszczać swój ulubiony gatunek muzyki. Warto dbać o dobre relacje, warto definiować swoje potrzeby, swoje cele wspólnie, ale też mieć pewną taką empatię na to, co się dzieje wokół nas i problemy ludzi wokół nas. Nie tylko właśnie w globalnym kontekście, ale to, co się dzieje tutaj i teraz w naszej najbliższej okolicy. I myślę, że szkoła i te wszystkie akcje uczą mnie, jak właściwie podejmować decyzje, jak działać w społeczeństwie. Bo szkoła to jest takie małe społeczeństwo, które przygotowuje nas do dalszego życia. Jeżeli uczęszcza się do takiej szkoły, która jest naprawdę aktywna, można tam znaleźć coś dla siebie, każdy może coś znaleźć, to chodzenie do szkoły przestaje być tylko obowiązkiem. Staje się pasją, stajemy się zgraną społecznością, do której chcemy uczęszczać, w której chcemy cały czas być i chcemy sobie nawzajem pomagać.